Cześć, z tej strony Michał Zieliński, a to jest elektryczny Porsche Taycan, dokładnie wersja Porsche Taycan Turbo, którym zaraz będę jechał do Łodzi, chcę sprawdzić, jakie będzie zużycie prądu w trasie. Najpierw w jedną stronę wykorzystując wszystkie zasady ekojazdy i tryb range, a wracając prędkością autostradową. Auto się jeszcze ładuje, dlatego to jest dobra okazja, żeby trochę Wam o nim opowiedzieć. Jak już mówiłem, to jest wersja turbo, czyli ta środkowa, ma 680 koni mechanicznych, przyspiesza do setki w 3,2 sekundy, prędkość maksymalna to 260 km na godzinę, a zdeklarowany zasięg to około 400 km. Mam nadzieję, że na tej trasie do Łodzi, z Warszawy do Łodzi, uda mi się sprawdzić, czy te deklaracje producenta są prawdziwe. Pierwszym problemem, jaki już trafiłem z Taycanem, jest to, że go się bardzo, bardzo długo ładuje. Tutaj ma potężny akumulator i nawet te tak zwane szybkie stacje ładowania, które w Polsce mają zazwyczaj moc 50, a często nawet 40 kW, nie naładują tego samochodu szybko. Ja tutaj podpiąłem się około godziny 9. Najpierw dostałem informację, że auto będzie naładowane o 13. Teraz ten czas spadł do 11. Dlatego też nie będę ładował go na maksa. No dobrze, sytuacja wygląda tak. Naładowałem samochód do 78%. Pokazuje mi, że mam 274 km zasięgu. Do przejechania 146. Powinno pójść gładko, ale i tak w pierwszej kolejności sprawdzamy tryb range. Zobaczymy, jakie zużycie uda mi się osiągnąć oraz no, z jakim zasięgiem dojadę na miejsce. Jedna fajna rzecz w Taycanie, znaczy jedna z wielu, jest to, że tego auta nie trzeba włączać. To jest trochę jak w Tesli, że wsiada się do samochodu i jest gotowy do jazdy, tylko muszę wybrać kierunek. Wszyscy mnie wyprzedzają. Wszyscy. Jedyny, kto mnie nie wyprzedza, to ciężarówki. Ja je wyprzedzam. Za mną pierwsze 50 km trasy. Do przejechania mam ciągle 95 km, a samochód pokazuje, że zasięgu jest jeszcze na 240. Przypominam, że startowałem z 274 km zasięgu, choć gdy przestawiłem auto w tryb range, czyli tej największej wydajności w trasie, no to zasięg podskoczył do 279. No i plus jest taki, że Taycan jest dużo wydajniejszy niż on sam myśli, że jest, i to jest dobra wiadomość. Średnie zużycie z trasy to póki co 22,7 kWh na 100 km. Pamiętam, że w Tesli Model 3 jadąc też z podobną prędkością, czyli utrzymując koło tam 110 km na godzinę, to zużycie wynosiło 20,9, 21 kWh na 100 km, tak więc Taycan jest jakieś 10% za Teslą. Jest 10% mniej wydajniejszy niż Tesla. W trybie range Taycan robi wszystko, żeby ograniczać zużycie energii i na przykład wyłącza jeden z silników. On ma dwa silniki, jeden z przodu, jeden z tyłu. Każdy z nich napędza swoją oś. I co ciekawe, w tym trybie range głównie auto napędzane jest silnikiem z przodu. Tak więc jadę przednim napędowym Porsche. No to jest zdanie, które myślałem, że nigdy nie wypowiem. Jeśli chodzi o jazdę, taką bardzo spokojną ekojazdę w trasie, tak, to jest wkurzające momentami, głównie jeśli chodzi o wyprzedzanie, ponieważ tutaj jadę autostradą, która ma dwa pasy. Prawy pas głównie ciężarówki, które jadą około 90 km na godzinę. Lewy pas to gdzie wszyscy jadą 140. Ja jestem gdzieś tam pomiędzy nimi, tak więc muszę dojeżdżać do ciężarówek, patrzeć, czy na lewym pasie daleko, daleko nie ma nikogo i dopiero wtedy mogę wyprzedzać ciężarówki. Inaczej narażam się na ludzi siedzących mi na zderzaku, no bo przecież jadę 110, a mogę jechać 140. I to w Porsche. Kto to widział? No zielone tablice. To wszystko wyjaśnia. Pozdrawiam ze Żgowa pod Łodzią. Taycan już się ładuje. Ja przejechałem 145 km. Średnia prędkość według komputera pokładowego to zaledwie 87 km na godzinę, choć tam gdzie się dało, to jechałem do 110. Niestety trzeba było czasem mocno zwalniać, trzeba było przepuszczać inne samochody. Średnie zużycie energii to te 22,7 kWh na 100 km. Udało się to utrzymać, natomiast poziom naładowania spadł z 78% do 41%. No i szybka matematyka podpowiada, że taki samochód przy takiej jeździe przejedzie ponad 390 km na jednym ładowaniu, co pokrywa się z obietnicami Porsche.
Czas wracać do Warszawy. Po godzinie Taycan naładował się do 96%, pokazuje ponad 340 km zasięgu, czyli na pewno mi to wystarczy. Moja trasa ma 142 km. Pytanie, z jakim zasięgiem tam dojadę i jaki będzie stan naładowania akumulatora. Przypominam, że teraz już jadę, jak jechał autem spalinowym, czyli tyle, ile będą pozwalały ograniczenia prędkości. Droga powrotna upływa mi dużo przyjemniej. Teraz już nie muszę trzymać się tych ograniczeń prędkości dostępnych w trybie range, czyli 110 km na godzinę. Mogę jechać tyle, ile pozwalają przepisy, czyli 140 na autostradzie. I powiem Wam, że Taycan nie zużywa wcale dużo więcej energii niż wcześniej, bo to średnie zużycie to póki co 25,5 kWh na 100 km, wtedy było niecałe 23, no ale prędkość średnia jest dużo wyższa, 120 km na godzinę, a nie niecałe 90. Kolejna fajna rzecz, którą znalazłem w Taycanie, no to inteligentny ogranicznik prędkości. Ustawiłem sobie tutaj limiter na 140 km na godzinę, żeby nie łamać przepisów i okazuje się, że on automatycznie dostosowuje się do tego, jakie są znaki. Czyli na przykład zjeżdżałem z autostrady, pojawiło się ograniczenie do 70 na godzinę i on automatycznie ustawił 70 na godzinę. Wjechałem na chwilę na parking, ustawił 30 km na godzinę. Działa to świetnie, działa to bardzo szybko i bardzo przyjemnie. Porsche ma coś, co ma udawać dźwięk silnika. Jest tutaj specjalny system, który włącza się w ustawieniach lub można ustawić sobie, żeby z przyciskiem na kierownicy. I podobno jest to dźwięk tych silników, które tutaj faktycznie pracują, tylko nagrany pod dużo wyższym obciążeniem, no i trochę zmodyfikowany. No i brzmi to tak. Przepuszczę pana, żebyś nie wystraszył. I brzmi to tak. I słychać też, jak dohamowuje. Także podobne rozwiązanie jest w Jaguarze I-Pace. Tutaj ten dźwięk jest bardzo dziwny. Nie do końca mi leży i tak jak jeździłem tym samochodem ze znajomymi, to raczej większość osób jest na nie. I co ciekawe, to jest opcja, za którą trzeba dopłacić. Także czy warto? No, moim zdaniem nie. Z fajnych rzeczy teraz już pokazuję 58% naładowania, jak przyjadę. Także jadę jakoś bardzo ekonomicznie, nawet jak jadę szybko. Może muszę jechać po prostu szybciej, ale wtedy będzie niemiarodajny test. A ludzie się patrzą na to auto. To jest niesamowite, ile ludzi się ogląda z tym samochodem. Dotarłem do Warszawy. Średnie zużycie prądu wyniosło 24,7 w tej trasie powrotnej, a przyjechałem mając 57% naładowania akumulatora. To oznacza, że ten samochód jadąc tempem autostradowym jest w stanie przejechać prawie 380 km. Kosmos. Naprawdę Porsche Taycan zrobił na mnie bardzo, bardzo duże wrażenie.